2010-2011, już na chwilę za momencie kolejne spotkanie pomiędzy drużyną Zagłębia, drużyną pierwszą i drużyną drugą. Zapraszamy na boisko. Kochani, przed nami kolejne pasjonujące spotkanie z serii bratobójczych. Dwa Zagłębia się spotykają. Myślę, kochani, że jedna i druga ekipa awansowała tam do miejsc 1-4. Tylko w tym momencie, która gdzie się uplasuje, kochani, od tego będzie, to będzie zależeć od wyniku tego spotkania. Słuchajcie, były cztery grupy, trzy drużynowe. Pierwsi tworzą miejsca 1-4, potem, słuchajcie, miejsca 5-8 i 9-12. Natomiast w tej chwili, kochani, szabełki tam szykują się do kibicowania, a my za kilka chwil będziemy świadkami pojedynku pomiędzy Zagłębie drużynę pierwszą i Zagłębie dwójkę. Czyli w tej chwili, kochani, Zagłębie 2-10, które prowadzi trener Kasper Kwiatkowski, i Zagłębie 2-11, które prowadzi trener Kwiatkowski. Czyli dzisiaj, kochani, Kwiatkowscy Stanisław i Kasper sprowadzą trzy drużyny Zagłębia. Jest jeszcze trzecia, kochani, ekipa 2-11 pomarańczowa. Natomiast w tej chwili, kochani, przypominam, że przy okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, turniej charytatywny, trwa zbiórka pieniążków na ten szczytny cel. My świętujemy, kochani, siódmy memoriał Maciasia, Ireneusza Maciasia, wybitnego dziennikarza, kochani, osobę o nietuzinkowym humorze. Natomiast my w tej chwili, kochani, zobaczcie, no, naprawiamy w ostatniej chwili, kochani, sytuację, bo mogła być sytuacja bramkowa. Przypominam, 2-11 kolor biały, 2-10 kolor pomarańczowy. Słuchajcie, och, Kudełek, kochani, ze światła bramki wyrzucił piłkę, aut jest. Patrzcie. No, fajna próba strzału, właściwie strzał z pierwszej piłki. Natomiast zobaczcie. No, ja myślę, że chyba jednak grę będzie tutaj prowadzić drużyna 2-10. Mimo wszystko, kochani, fizyczne warunki po stronie, słuchajcie, patrzcie, po stronie, no właśnie, po stronie, kochani, przewagi fizycznej, czyli drużyny 2-10. Ale myślę, że w tych początkowych rocznikach, brawo Kudełku, świetnie. Przechodzi Kudzio z piłką, patrzcie, jest w rajdzie, mocno tam przepychany, podwojony. Ale walczy do końca i wywalczył rzut z aut. I pomagamy. Nie ratowało to spotkanie Zagłębia Lublin na podróży, a więc już chwilę za momencik. Brawo, Kudziu. Oj, sfaulowany. Oj, szkoda, że pani puściła przywilej korzyści, bo to będzie bramka dla 2-10, a stały fragment gry, który mogli chyba chłopcy tutaj przekuć na... No ale tak jest, pani sędzia jak najmniej chce przerywać tutaj akcję i szkoda. Znaczy szkoda i dobrze, żeby było jak najaktywniej, żeby tego grania było jak najwięcej, kochani. Czyli póki co przegrywamy na razie z ekipą 2-10 1-0. Natomiast zobaczcie, znowu wychodzi sam na sam kolega. Brawo, bramkarz, no fajny refleks jest, noga poszła, w ostatniej chwili wyciągnął piłkę. Dzień dobry, moja sympatio, dobrej pracy. Wspaniała, kochani, sędzina, którą naprawdę wczoraj mnie urzekła. Dawaj, Rożny, śmiało, atakuj. Brawo, świetnie. No, kochani, nie widzimy zegara, bo ustawiliśmy się z tej strony, także nie wiemy ile, a nie, tam jest też zegar, 7:30 do końca, także jeszcze mamy sporo czasu, kochani, na no, presują mocno, jest mocna przewaga pomarańczowych, jesteśmy zamknięci na własnej połowie. Mówię, była przez chwilę, słuchajcie, sytuacja, próbuje bramkarz, kochani, nas tutaj, próbuje nas bramkarz tutaj, kochani, wy... Nie może wybijać,
kochani, bramkarz mocnym strzałem tutaj uruchamia cały czas. Patrzcie, i mamy szansę na wyrównanie. Ja się kręcę. Bramkarz przechwytuje. Przechwytuje ten strzał. W sumie trafiliśmy prosto w niego, ale emocje, no, musicie przyznać, naprawdę wspaniałe, dobry mecz. Nasi młodzi piłkarze nie poddają się tutaj, kochani. To nie jest jeszcze mecz rozstrzygnięty. Przeniesienie ciężaru na drugą stronę. Zobaczcie, z pierwszej piłki fajnie próbował kolega technicznie uderzyć. No, myślę, że nie jesteśmy tutaj... Nie jesteśmy tutaj, kochani, taką typową drużyną do bicia, pomimo że jest rok różnicy. Natomiast no, grę mimo wszystko mam wrażenie, że prowadzi rocznik 2010. Natomiast no, my będziemy kontrować. Świetna ta piłka, brawo. Dojdzie. Oj, nie, pięknie tam obrońca odciął od gry. Tak, jest piątka. Zobaczcie, jak fajnie przegrywają przez bramkarza. No, teraz próba i... Ach, kochani, znowu bramkarz na rękawicy, ta piłeczka. No, świetnie. Uciekła piłka, czas leci, szkoda. No, dobre widowisko, kochani, dobre mecze lubimy oglądać. Bez względu na wynik, czy chłopcy w białych strojach to wygrają, czy przegrają, to naprawdę jest bardzo dobre spotkanie. Zobaczcie, jeszcze raz, biali. Ruch, kudełek, ruch! Zobaczcie, świetnie. Ale go tam, kochani, w kleszcze chłopcy wzięli, no to już jest takie troszkę cwaniactwo wojskowe, ale fajnie, fajnie, że tak potrafią. No nie jest to zagranie fair play, ale Kuba byłby tam niebezpieczny. Co prawda piłka przy nodze prawej, on jest lewonożny, ale zobaczcie, będzie próba strzału. Ach, przeniesiona troszkę nad poprzeczką, ale... Uwaga, zobaczcie, 4 minuty do końca. Brawo, Kudziu. Może to jest ten moment? Nie. No, kochani, co na haku, to w plecaku. Co przy nodze, to strzelamy. Próbujemy różnych technik, kochani. Natomiast no, kiedy nie idzie, to nie idzie. Kiedy czujemy, że chłopcy są szybsi, silniejsi, mocniejsi, kochani, to każda próba, zobaczcie, każda próba... Ale ładnie nawinął chłopak. Brawo, świetnie, brawo za walkę. No. Brawo, Szymuś. Jeszcze gramy, gramy. 3 minutki jeszcze, gramy. Wyciszyłem komentarz, kochani, trener Stasiu prowadzi kontakt z drużyną, czyli rozmawia. Brawo, Kudzio, przeciął. Puść, świetna, puść. No on jeszcze, kochani, bardziej indywidualnie, ale fajnie, no utrzymał tą piłkę Kacper w boisku, nie udało się. No, ja chciałem dorosłej piłki, kochani, chciałem, żeby on zewnętrzną puścił, ale to są dzieci, kochani, tu jeszcze jest czas na dorosłą piłkę. Oni jeszcze, kochani, grają zupełnie inną dyscyplinę, sport. To dziecięca piłka młodzieżowa nie jest jeszcze sportem drużynowym, kochani, to gra indywidualna. Trzeba o tym pamiętać. Brawo, Kudełek, kochani, ale uruchomił Kacpra. No i, kochani, przewagą wzrostu kolega tutaj łokciem zatrzymał akcję. Myślę, że to będzie chyba kara indywidualna, kochani, tak. Bo faul był z przewinieniem taktycznym, czyli
z zatrzymaniem nieprawdopodobnej kontry. Ta kontra mogła się zakończyć, kochani, fajną brameczką. Kudzio ładnie, jak głową, odważnie tą piłkę przebił. Patrzcie. No, kochani, z przewagą trzech zawodników, patrzcie. No grajcie, grajcie, macie przewagę, grajcie. Zobaczcie, kochani, kolejny raz dostają piłkę od bramkarza daleko. No bramkarz ma typowo turniejowy sposób gry, czyli laga do przodu, kochani. No, chłopczyk jest dzisiaj na wypożyczeniu, na testach w Zagłębiu. Tutaj troszkę jest inny pomysł na grę. Często jest tak, kochani, że jednak pan trener wymaga rozgrywania od bramki. Natomiast no, chłopiec na co dzień tego nie trenuje. Jest świetnym bramkarzem. Ach, niedużo brakło. Jest świetnym bramkarzem, kochani, o świetnym refleksie. Natomiast jakby wyprowadzanie gry tutaj przy trenerze Kwiatkowskim, kochani, ma troszkę inne kanony. Także dostajemy bramkę w trzech, kochani, na 2-0. Myślę, że już się nie podniesiemy, kochani, w tym meczu, ale brawo, chłopcy, gratulujemy. Charakteru walki naprawdę jest fajnie. Natomiast tak jak mówię, no troszkę jakby inną myślą szkoleniową, kochani, tutaj u trenera pracujemy, wyprowadzamy piłkę od bramki do najbliższego obrońcy, kochani. To jest coś, z czego nasze Zagłębie słynie. Jakby uczymy dzieci od początku grania w piłkę. Natomiast granie wynikowe, czyli laga tak zwana, czyli to wykop do przodu, jest, zobaczcie, kochani, to jest no średnie, że tak powiem, dlatego że uczestniczą w tym najczęściej bramkarz i napastnik. Natomiast my uczymy dzieci grać w piłkę, kochani, a nie robić medale na turniejach, o których za rok, dwa, trzy nikt nie będzie pamiętał. Och, kochani, przeczytał to krótkie podanie, próbę rozegrania chłopców. Brawo, bramkarz, aj, niedużo brakło, kochani. Natomiast muszę powiedzieć wam, że 3-0 chyba nie zasłużyli na tak wysokie, na tak wysoką porażkę, dlatego że z charakteru, kochani, no, pokazali fajny charakter w tym meczu. Walczyliśmy naprawdę mocno. Natomiast, no, kochani, mimo wszystko rok czasu w tej wieku to jest kosmos, kochani. To musicie mieć świadomość, że już nie chodzi nawet o fizykę, o warunki fizyczne, kochani, ale o rozwój motoryczny, o mentalny, to co jest w głowach i tak dalej. Natomiast brawo za walkę dla jednych, za wynik dla drugich. Mimo wszystko, kochani, wspaniałe widowisko. Ja za moment do was, kochani, wracam. Natomiast to jest pierwszy meczyk nasz w tej grupie 1-4. Czyli zaczynamy od porażki, kochani. Za moment zobaczymy, co się uda chłopcom jeszcze tutaj ugrać. Do zobaczenia.